Wrogi wywiad zawsze budził ciekawość z dziwną dozą przerażenia. Wyobraź sobie, drogi widzu, że w środku nocy zostajesz porwany. Trafiasz do ciemnej piwnicy z workiem na głowie, ze świadomością, że wkrótce bezlitosne rosyjskie służby zaczną cię przesłuchiwać. Zapewne dla większości z was to przerażająca wizja. I mówiąc szczerze, dla mnie również. Ale czym tak naprawdę było KGB? Dlaczego powstało? Jak wyglądały te słynne, przerażające przesłuchania? Czy naprawdę dopuszczano się na nich okrutnych tortur? Czy może nawet bez nich wyspecjalizowani agenci byli w stanie wyciągnąć z was wszystkie informacje? Dosłownie wszystkie. Jak działał tajny radziecki wywiad? Czy kiedykolwiek przestał działać, czy tylko zmienił swoją nazwę? I jacy czołowi rosyjscy politycy zaczynali swoje kariery jako tajni agenci KGB? O tym i o wielu innych rzeczach w dzisiejszym odcinku. Zapraszam serdecznie. Historia radzieckiego, a później rosyjskiego wywiadu jest niezwykle interesująca i ubolewam nad tym, że w tak krótkim filmie nie jestem w stanie przedstawić wam jej całościowo, ale znalazłem idealny sposób na uzupełnienie. Natknąłem się na książkę Akwarium Wiktora Suworowa, która jest genialna. Autor przedstawia w niej prawdziwą historię, swoją żywą historię, swoją biografię, bo w młodości został nie do końca z własnej woli zwerbowany do sowieckiego wywiadu i tam natknął się na naprawdę przeróżne rzeczy. Otarł się m.in. o tajną jednostkę komandosów, a później służył na Zachodzie jako tajny agent i wszystko to opisał. Gwarantuję wam, że czytając tę książkę na pewno nieraz poczujecie dreszcz na plecach i będziecie zdziwieni, w jak ciekawy, ale jednocześnie okrutny sposób potrafią funkcjonować tajne służby wywiadowcze. Jeżeli natomiast, tak jak ja, nie jesteście za bardzo zwolennikami czytania książek papierowych, to teraz wypowiedzi pana Suworowa możecie posłuchać za pośrednictwem Legimi. A czym jest Legimi? Legimi to serwis, który umożliwia wam słuchanie audiobooków przeróżnych książek, oczywiście nie tylko tych historycznych. Repertuar jest na tyle szeroki, że na pewno każdy znajdzie tam coś dla siebie. Dodatkowo Legimi możecie używać aż na 5 urządzeniach i osobiście bardzo polecam wam ściągnąć na telefon ich aplikację, ponieważ wtedy możecie nawet w trybie offline słuchać dowolnych audiobooków, na przykład podczas wieczornego spaceru z psem albo rano w drodze do szkoły czy pracy. Na Legimi znajdziecie też równie szeroki wybór e-booków oraz za pośrednictwem serwisu możecie w bardzo atrakcyjnej cenie z dostawą prosto do waszych drzwi kupić różnego rodzaju ciekawe książki papierowe. Jeżeli was to zaciekawiło i chcielibyście sami spróbować, to rejestrując się przez link, który podałem wam na dole w opisie tego filmu, możecie zarejestrować się na Legimi i wykorzystać 7-dniowy okres próbny. Dzięki temu przez cały tydzień uzyskacie dostęp do wszystkich benefitów tej platformy, totalnie bez żadnych opłat. Ja tak zrobiłem, natknąłem się na książkę Wiktora Suworowa, wpadłem na pomysł, żeby nagrać dzisiejszy odcinek, więc z pełną świadomością szczerze mogę wam polecić Legimi. A teraz przejdźmy już do tego odcinka, bo chyba fajnie wyszedł. Zacznijmy od samego początku. Co ciekawe, historia KGB zaczyna się przed powstaniem KGB. Jakkolwiek dziwnie to brzmi, to rzeczywiście początków tej organizacji można dopatrywać się już 10 lat przed jej oficjalnym powstaniem. Wiąże się to tylko i wyłącznie z osobą Józefa Stalina, który z natury był bardzo podejrzliwy. Dlatego rozwijał w państwie różne aparaty bezpieczeństwa. Jednocześnie działał też radziecki wywiad i w którymś momencie w jego szalonej głowie pojawił się projekt stworzenia turboorganizacji. Mianowicie chciał po prostu, żeby ludzie zajmujący się bezpieczeństwem w kraju, szpiegowaniem wrogów, chwytaniem wrogich szpiegów czy ochranianiem najważniejszych osób w państwie należeli do jednej organizacji, która, jak to ujął, będzie tarczą i mieczem partii. Finalnie udało się to spełnić, ponieważ nawet w późniejszym logo KGB widnieje zarówno miecz, jak i symbol partii, jak i ta wspomniana tarcza.
Niestety jednak, albo stety, stworzenie tej organizacji Stalinowi pokrzyżowała niemiecka agresja na Związek Radziecki. Później coś tam próbował zrobić po wojnie, nie było czasu, w międzyczasie bardzo zaczęło go boleć serduszko i na to serduszko umarł finalnie w 1953, a KGB powstało dopiero w 1954. I za jego powstanie odpowiada ten pan, Nikita Chruszczow, który, co ciekawe, całą swoją karierę polityczną zbudował na totalnym disowaniu Józefa Stalina, ale stwierdził, że ten projekt super wywiadu i służby bezpieczeństwa w jednym to jest jednak zajebisty. Utworzono więc ową turbojednostkę, którą nazwano KGB, czyli Komitet Gosudarstwo Najbezpiepanoi. Komitet Gosudarstwo Najbezpiepanoi, chyba noi. Komitet Gosudarstwnej Bezpieczeństwa. Dziękuję. Ja nie znam rosyjskiego generalnie. Ktoś chętny podszkolić mój rosyjski, to dajcie znać w komentarzach. A my wracamy do jednostki, bo choć KGB było jednolite, choć przyświecał jej jeden cel, czyli ochrona komunizmu i wspólnego radzieckiego dobra, i chociaż szkolenie podstawowe i indoktrynacja w każdym dziale było podobne, to organizacja dzieliła się na kilka podstawowych szczebli. Była to ochrona pogranicza, gwardia, wywiad, kontrwywiad i służba bezpieczeństwa. Gwardia KGB, jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, była takim trochę ruskim secret service, czyli odpowiadała po prostu za ochronę najważniejszych osób w państwie. Wybierano do tego funkcjonariuszy nie tyle najlepszych, co po prostu najbardziej fanatycznych, najbardziej oddanych sprawie i dopiero potem ich dociskano. Ponieważ gwardziści i rekruterzy KGB wiedzieli coś, co może i wydaje się banalne, ale w życiu przekłada się na bardzo dużo rzeczy, czyli że głowa i umysł jest ważniejsza od kondycji fizycznej. Mianowicie wierzyli, że jeżeli znajdą rekruta, który jest fanatykiem oddanym sprawie, który faktycznie odda życie, żeby zasłonić takiego towarzysza Chruszczowa przed kulą, on się nadaje, bo jego potem można docisnąć na poligonie i zrobić z niego prawdziwego komandosa. Ale wziąć takiego komandosa i wpoić mu jakieś ideały jest już znacznie ciężej. Ochrona pogranicza to był taki miks współczesnego wywiadu i służby granicznej. Oni chwytali przemytników, oni rozpracowywali różne małe, lokalne siatki i oni zajmowali się też między innymi po prostu pilnowaniem, żeby przez granicę nie przechodzili ludzie, którzy nie mają na to pozwolenia albo dokumentów. Bo musimy pamiętać, że trwała zimna wojna, więc praktycznie każdy typ, który szwendał się przy posterunku granicznym, nie do końca wiadomo z jakich przyczyn, był z automatu podejrzany. Oni z reguły byli ubrani tak samo jak żołnierze, którzy trzymali wartę na granicy, z reguły byli tak samo uzbrojeni, po to, żeby niepotrzebnie nie wzbudzać niczyich zmartwień i podejrzeń. Wywiad oprócz skuteczności rosyjskich śledczych pokazuje też, że KGB było bardzo dobrą drogą do zrobienia kariery w partii, a nawet w całym państwie, jakim był Związek Radziecki. Głównie dlatego, że u kresu funkcjonowania tego potworka, jakim było ZSRR, karierę w wywiadzie, konkretnie w Niemczech, robił niejaki agent Władimir Putin, który w chwili nagrywania tego odcinka jest prezydentem Federacji Rosyjskiej, więc to jest, uważam, całkiem imponująca kariera od szpiega do prezydenta. Ale wcześniej, przed nim, tę samą drogę od agenta wywiadu do przywódca, jeszcze nie Rosji, tylko Związku Radzieckiego, zrobił m.in. Jurij Andropow. Rosyjscy śledczy potrafili doskonale wtopić się w otoczenie i przygotowania do misji zawsze były bardzo szczegółowe. Przede wszystkim szpieg musiał być zindoktrynowany, żeby wiedzieć, o co walczy i żeby przypadkiem nie chciało mu się przejść na stronę wroga. Musiał też znać język kraju, do jakiego zostaje wysłany. I musiał umieć w granicach podstawy posługiwać się bronią, żeby w razie czego móc obronić siebie i informacje, które ma przy sobie w formie jakiegoś mikrofilmu. Ale to były absolutne podstawy, absolutne minimum. Bo chodziło o to, żeby wykreować nowego siebie. Dostawało się nowe nazwisko
i nową tożsamość. Stawało się nowym człowiekiem. Miało się inny zawód, inne zainteresowania. I jeżeli na przykład KGB przyznało ci, że w ramach przykrywki będziesz pracownikiem piekarni, musiałeś ogarniać wypiekanie chleba czy bułek na wypadek, gdyby wrogi wywiad z Gniłego Zachodu postanowił to sprawdzić. Czyli wychodzi na to, że Rosjanie jednak jak chcą, to potrafią ogarnąć wykwalifikowany personel. A gdzie można było spotkać sowieckiego szpiega? Mniej więcej w tym samym miejscu, co agenta CIA, czyli w tamtym okresie w praktycznie każdym miejscu na świecie. I niezależnie od tego, czy była to Moskwa, czy był to Nowy Jork, Waszyngton, czy może była to jakaś wioska w Albanii, gra wywiadów między Związkiem Radzieckim a Stanami podczas zimnej wojny toczyła się absolutnie wszędzie. To był wielki światowy front i szacuje się nawet, że w trakcie zimnej wojny mniej więcej połowa pracowników ambasady Związku Radzieckiego w Stanach Zjednoczonych była właśnie agentami KGB. Jeszcze bardziej zabawne jest to, że większość tych agentów nie wiedziała nawzajem o swoim istnieniu. Czy to prawda? No, ciężko poprzeć to dowodami i nawet jeśli są na to jakieś papiery, to raczej jeszcze długo, długo minie, zanim zostaną odtajnione. Służba Bezpieczeństwa uchodziła wśród innych opcji KGB za taką najniższą, najgorszą. Trafiali tam rekruci uważani za tych najmniej rozgarniętych i ewentualnie później można było awansować do innych sekcji. W bezpieczeństwie wewnętrznym zaczynał chociażby Jurij Andropow, czy wspomniany wcześniej Władimir Putin. Natomiast wcale nie znaczy to, że kładziono w pewnym momencie laskę na tych ludzi, że oni byli mniej ważni. Oni byli dla władzy nawet ważniejsi niż służba wywiadowcza, ponieważ to właśnie oni dbali o chwytanie wszystkich wywrotowców, którzy zagrażali reżimowi. Albo przynajmniej chwytali podejrzanych. Ten sektor nie byłby w stanie funkcjonować bez działania wykwalifikowanych informatorów albo, jak kto woli, donosicieli. Donosicielstwo w Związku Radzieckim było wyjątkowo powszechne, ponieważ biorąc pod uwagę absolutnie wszystkich obywateli, w tym tych należących do partii, w tym władze, ludzi odsiadujących wyroki w więzieniach, łagrach, czy jakieś osoby mieszkające na Syberii, czy innym totalnym zadupiu, będące w teorii daleko od funkcjonowania KGB czy władzy, licząc ich wszystkich, szacuje się, że na 1000 obywateli przypadało kilkunastu donosicieli. Czy dużo, czy mało, ocencie sami. Ale w sumie czemu się dziwić, skoro bycie takim donosicielem się opłacało? Za pójście na posterunek i złożenie sensownego donosu można było dostać pieniądze albo kartkę na dobrą wódkę, w zależności od tego, jakie były czasy, na jaki posterunek się trafiło, bo to się zmieniało, ale praktycznie zawsze złożenie donosu wiązało się z otrzymaniem za to jakiejś korzyści materialnej. No i przy okazji można było podpieprzyć sąsiada, jak się go nie lubiło. A to nie tylko w Polsce jest dosyć często spotykana praktyka. Poza tym w założeniu, jeżeli było się oficjalnie wpisanym na listę donosicielem, to w przypadku, kiedy ktoś inny doniósł na was, to nie byliście aż tak szybko i bez żadnego procesu brani pod uwagę jako wrogowie ludu. A to było dość cenne. Ale jeżeli jednak zostalibyście oskarżeni o jakieś przestępstwo i schwytani przez KGB, co by się stało? Trafilibyście prawdopodobnie na przesłuchanie, gdzie przesłuchiwaliby was panowie właśnie z sekcji bezpieczeństwa wewnętrznego. Jak wyglądały te przesłuchania? Myślę, że się domyślacie, że raczej nie miały związku z niczym przyjemnym. Bardzo często stosowano podczas nich tortury. Jakie? Opowiem wam. Ale ostrzegam, że może to być dosyć drastyczne. Trafiając na przesłuchanie, z pewnością nie bylibyście w stanie rozsiąść się tak wygodnie jak ja, ponieważ z reguły dostalibyście taboret albo inne twarde krzesło. Natomiast tak jak ja, bylibyście teraz oświetleni przez mocne żółte światło, które podobno wywołuje stres na dłuższą metę, bo ja póki co nie jestem zestresowany, mam super humor i nagrywam dla was odcinek, ale może jak posiedzę tu dłużej pod tym światłem, to zrozumiem na własnej skórze, o co chodzi. Ale dobra, mieliśmy opowiedzieć sobie o torturach stosowanych w KGB i co ciekawe,
nie były one jakoś bardzo wyrafinowane, były wręcz bardzo proste, ale ktoś mądry powiedział kiedyś, że proste rzeczy najlepiej się sprawdzają i tak było również w tym wypadku. Ponieważ w celu wymuszenia zeznań, obojętnie czy prawdziwych czy nie, dopuszczano się rzeczy takich jak zwykłe bicie, kopanie, okładanie pałką policyjną, łamanie palców przy użyciu kombinerek, czy wbijaniu gwoździ pod paznokcie. Ale oprócz tego więźniowie bardzo często byli głodzeni, albo podawano im posiłki nieregularnie i nieregularnie też ich budzono i wyprowadzano na przesłuchania. To miało sprawić, żeby w jakimś stopniu oszaleli i generalnie służyło ich zdezorientowaniu, bo nie jest wielką tajemnicą psychologiczną, że człowiek, który jest zdezorientowany i przestraszony, dużo łatwiej podejmie współpracę. Czasem do tortur używano także zwykłego wiadra z wodą. W jaki sposób? Standardowo najprostszy. Polegało to na tym, że takiej osobie wiązało się ręce na plecach, następnie dwóch funkcjonariuszy przytrzymywało skazanego w pozycji stojącej, a trzeci łapał go za włosy i wpychał łeb do tego wiadra z wodą. W ten sposób go podtapiał i tak kilka razy, czasami do osiągnięcia sukcesu, czyli do wydobycia informacji, a czasami do utraty przytomności. Oprócz zwykłego wywiadu, Ruscy mieli jeszcze kontrwywiad, który, jak można się domyślić po nazwie analogicznie, zajmował się zwalczaniem wrogich szpiegów. Ale nie tylko, bo jeśli trzeba było przygotować jakieś zabójstwo albo zorganizować jakąś tajną misję, która wymagała takiego stopnia tajności, że komandosi nie do końca się do tego nazywali, wtedy właśnie wysyłano tam kontrwywiad KGB. I było tak chociażby w Afganistanie w 1979 roku, kiedy to Ruscy postanowili zlikwidować prezydenta i posadzić na jego miejscu własnego kandydata. Później wybuchła z tego powodu wojna w Afganistanie, ale to temat na zupełnie inną historię. Jednakże agenci KGB działający na wrogim terenie potrzebowali broni, aby móc w razie ataku wrogich służb albo wojsk skutecznie stawiać opór i przeżyć. Czego używali? Jednym z oczywistych wyborów mógł się wydawać automat Kałasznikowa, który jest doskonałą bronią, bo nie zawiedzie nas w żadnych warunkach. Jednak ta broń ma bardzo duży minus, jeśli chodzi o działania szpiegowskie, czyli rozmiar i ciężar. Bo nie oszukujmy się, karabinek jest dość spory, raczej nie ukryjecie go pod płaszczem, tym bardziej pod koszulą czy marynarką. Dodatkowo, ponieważ kałach jest wykonany ze stali i drewna, no to waży około 5 kg, czyli jak na broń jest całkiem ciężki. Dlatego, mimo iż była to i nadal jest do dzisiaj świetna broń, prywatnie mój ulubiony karabinek, to zarząd KGB stwierdził, że ich agenci potrzebują czegoś innego. Idealnym rozwiązaniem dla agentów KGB okazał się Skorpion, niewielki pistolet maszynowy, chociaż ten akurat wcale nie jest tak niewielki, bo istniały wersje produkowane w jeszcze mniejszej wersji i to jest broń genialna, prosta i niezawodna, jak typowa używana przez Rosjan, ale dodatkowo posiada wymienny magazynek, który w zależności od wariantów jest w stanie pomieścić nawet do 20 pocisków, i dodatkowo łatwo się go przeładowuje. Co ciekawe, jest tak niewielkich rozmiarów, że można zmieścić go chociażby pod grubszym płaszczem, więc w zasadzie jest to broń, którą można ukryć mniej więcej na tyle łatwo co pistolet, ale jednocześnie potrafi dać bardzo dużą siłę ognia, przynajmniej na tyle dużą, żeby kogoś ostrzelać i uciec za jakiś róg. A tym, co też jest ciekawe, jest fakt, w jaki agenci wywiadu KGB przekazywali sobie informacje, bo były to mikrofilmy. Albo bardziej pudełka na nie. Były to generalnie takie malutkie pudełeczka przypominające trochę te stare z lekami. Nie wiem, czy ktoś to jeszcze kojarzy, czy jeszcze to produkują. Ale Amerykanie używali bardzo podobnych, dlatego też bardzo często łatwo było to przechwycić. Po prostu się to odkręcało i w środku znajdował się jakiś materiał, najczęściej filmowy albo jakaś karteczka, ale Rosjanie postanowili je udoskonalić i oprócz tego, co było w nich wartościowego, czyli jakieś informacje, wkładali tam jeszcze ładunki wybuchowe. Istniało kilkadziesiąt sposobów
uzbrojenia i rozbrojenia właśnie takiego pojemniczka. Jeżeli agent wywiadu albo kontrwywiadu KGB brał taki pojemnik, to on w zależności od oznaczeń na nim potrafił ocenić, w jaki sposób on jest uzbrojony, obrócić go i w odpowiedni sposób wyciągnąć wiadomość w taki sposób, żeby to nie wybuchło. A jeżeli trafił się jakiś baran CIA, który po prostu to odkręcił, to wywalało go w powietrze razem z mikrofilmem. Czyli w sumie bez strat. Dla KGB. Skuteczność. Level master. Co ciekawe, śledczy z KGB, służący w kontrwywiadzie, nie zajmowali się tylko i wyłącznie chwytaniem szpiegów czy likwidowaniem wrogich polityków. Oni mieli dużo ważniejsze zadanie, bo kiedy już schwytali takiego członka wrogiego wywiadu albo wrogiej organizacji, to musieli go przesłuchać, ale używali metod zupełnie innych niż służba bezpieczeństwa. To znaczy, okej, jeżeli ktoś nie chciał gadać, to faktycznie mógł narazić się na połamanie palców albo jakieś podtapianie. Ale chodziło głównie o wyciągnięcie informacji z ludzi, którzy byli szkoleni do tego, żeby wytrzymywać tortury. Trzeba było złamać ich psychikę i to, w jaki sposób KGB to robiło, jak skomplikowanych metod używało, jest niezwykle imponujące. Kluczem było odpowiednie pomieszczenie. Po pierwsze, tak jak już wspomniałem, światło, mocne, żółte światło skierowane w kierunku osoby przesłuchiwanej. Najlepiej takie dodatkowo migoczące, żeby właśnie wzbudzać u niej stres i poczucie niepewności. Dodatkowo samo pomieszczenie powinno mieć powierzchnię maksymalnie 5 m² i najlepiej, gdyby miało jednokolorowe ściany i było pozbawione jakichkolwiek okien. A jeżeli pomieszczenie miałoby jakiekolwiek okna, to podejrzanego zawsze usadzi się tyłem do niego. Chodziło o to, aby maksymalnie zestresować osobę przesłuchiwaną i uświadomić jej, że nie ma dokąd uciec. Z kolei jednokolorowe ściany, proste meble i biurko, na którym nie było absolutnie żadnych przedmiotów, miały sprawić, żeby podejrzany nie mógł skupić swojej uwagi na niczym innym poza śledczym, żeby miał z nim cały czas kontakt wzrokowy, żeby czuł na sobie tę presję. Bo naukowo udowodniono, że wtedy ludzie łatwiej zaczynają mówić. Inną bardzo ważną kwestią był komfort. Na przykład ja siedzę teraz na całkiem wygodnym krześle, a osoba przesłuchiwana przez KGB raczej nigdy by takiego nie otrzymała. To byłby jakiś prosty taboret, najlepiej drewniany, bez możliwości oparcia, wbijający się w tyłek, tak żebyście czuli dyskomfort siedząc na nim, ale żeby on nie był bezpośrednio wywołany przez to, że ktoś was bije albo nęka. Nie, dyskomfort był wywołany tylko i wyłącznie decyzją o milczeniu takiego typa. Uświadczał go zatem w przekonaniu, że jest to mało inteligentna decyzja. Dodatkowo stosowano specjalne zegary. Były one tak przerobione, że upływ 2 albo 3 minut na tym zegarze był pokazywany jako 1. Innymi słowy, gdyby sesja przesłuchań trwała 1,5 godziny, to zmęczony nią podejrzany był przekonany, że siedzi tam dopiero 30 minut. Swoją drogą, czy tylko ja mam wrażenie, że takie same zegary wiszą w polskich szkołach? Była jeszcze jedna, najbardziej imponująca według mnie sztuczka, którą co prawda Ruscy podpatrzyli u agentów CIA, ale po jakimś czasie wdrożyli ją też u siebie. Mianowicie kawa i gorąca temperatura. O co chodziło? Stopniowo podkręcano przy użyciu termostatu temperaturę w pokoju przesłuchań, także ona zmieniała się w ciągu kilkudziesięciu albo kilkunastu minut, od niecałych 20 do nawet ponad 30 stopni Celsjusza. To oczywiście wywoływało u przesłuchiwanego efekt nadmiernego pocenia się i uderzenia gorąca. Ale skąd typ siedzący naprzeciwko osoby przesłuchującej, skupiającej się na niej i zestresowany, mógł się domyślić, że za ścianą jest Rusek, który powoli podkręca temperaturę? Naturalnie człowiekowi wydawało się, że to te poty i uderzenia gorąca jest efektem albo tego, że się tak bardzo stresuje, albo tego, że nie daj Boże siedzący naprzeciwko śledczy przyłapał go na kłamstwie. Dodatkowo często osoby zabierane na takie przesłuchiwania, jak już wam mówiłem wcześniej, głodzono, ale pozbawiano także picia. Kiedy natomiast przychodziły na przesłuchanie, bardzo często dostawały napój, ale nie wodę, tylko kawę. Bardzo mocną kawę, dodatkowo dobrze posłodzoną, która
z jednej strony pobudzała takiego skazańca, ale z drugiej wywoływała u niego podwyższone ciśnienie i jeszcze większy stres. Ale sztuczki były tylko ułatwieniem dla śledczych i to oni zapewniali sukces podczas przesłuchań, wydobywając informacje. Jednym z głównych założeń, z głównych taktyk było przekonanie przesłuchiwanego, że wie się o nim więcej niż się wie w rzeczywistości. A w jaki sposób można było to zrobić? W bardzo różny. Na przykład zadając inteligentne pytania. Śledczy KGB, pokazując przesłuchiwanej osobie zdjęcie jej potencjalnego współpracownika, nigdy nie zadałby pytania w stylu: czy znasz tego człowieka? On zapytałby, gdzie i kiedy poznałeś tego człowieka, czyli od razu zasugerowałby, że doskonale wie, że go znasz, że chce tylko uzupełnić informacje, które już posiada. Innym czynnikiem było to, że tak jak wam mówiłem, pomieszczenie musiało być puste, na biurku nie mogło być absolutnie niczego, ale robiono od tego wyjątki, na przykład ten zegar, który źle mierzył czas, a innym wyjątkiem mogła być teczka z nazwiskiem przesłuchiwanej osoby albo pseudonimem. Po co? Z reguły ta teczka była wypełniona papierami, jakimiś zdjęciami i to mogło sugerować przesłuchiwanej osobie, że wywiad KGB wie o nim prawie wszystko, że ma informacje i że jest w beznadziejnym położeniu. Ale prawda jest taka, że gdyby tylko otworzył teczkę ze swoim nazwiskiem, to znalazłby w niej plik pustych kartek. Proste? Proste. Działało? Prawie zawsze. Przez aż 37 lat KGB było postrachem zarówno zachodnich wywiadów, jak i własnych obywateli. Ostatecznie jednak razem ze Związkiem Radzieckim, który chylił się ku upadkowi, zakończyła się też historia tej na swój sposób niezwykłej organizacji. W roku 1991 KGB zostało rozwiązane, ale co ciekawe, nie znaczy to, że ludzie, którzy działali w KGB, przestali działać. Oni po prostu po rozwiązaniu Związku Radzieckiego i powstaniu Federacji Rosyjskiej w dużej mierze dostali nowe roboty w nowych organizacjach, które miały inne nazwy, ale niestety metody działania wielu rosyjskich służb do dzisiaj pozostają niezmienne. Ja natomiast bardzo dziękuję wam za dzisiaj. Przy okazji zachęcam do zasubskrybowania kanału, żeby pomóc mi wbić 10 tysięcy subskrypcji. I zachęcam do sprawdzenia Legimi, o którym mówiłem wam wcześniej i do którego link macie w opisie. Dzięki wielkie, do zobaczenia i cześć.